zero nie uważać się. Czuję troszeczkę tremę, bo nie ma to jak we własnej rodzinie. Pozwolę sobie jeszcze zdjąć zegarek. Teresa prosiła mnie, żeby było 20 minut, kropka. Więc postaramy się krótko. Pewien kleryk pewnej wsi nie mógł spokojnie się modlić z powodu dzieci, które bawiły się niedaleko domu i bez przerwy mu przeszkadzały. Chce się od nich uwolnić, krzyknął: jest taki straszny potwór na dole, tam w dole rzeki. Idźcie zobaczyć, jak pucha mu ogień z noży. Dzieciaki, jak te dzieciaki pobiegły na tę rzeczkę, ale w międzyczasie zdąży po całej wsi roznieść, że wielki potwór. Więc wszyscy mieszkańcy wsi usłyszeli o straszliwej zjawie w dole rzeki, pobiegli tutaj w owej rzece. W gorliwej modlitwie kleryk również pobiegł. W trakcie tego biegu, włączony w tłum, zdyszany, krzyczał do siebie: co prawda to ja to wymyśliłem, ale nigdy nic nie wiadomo. Jestem uczniem, wypadałoby się przedstawić. Uczeń, student, kleryk. Więc proszę, żeby te słowa nie brać sobie gorąco do serca. Uczeń jak to uczeń. Jest też druga taka ciekawa anegdotka. Jakiś poszukujący, gorliwy katolik poszedł właśnie do ucznia, żeby zapytać się o sens życia ludzkiego. Ów uczeń przeszukał wszystkie mądre pisma, jakie tylko posiadał, i mu odpowiedział tak: życie ludzkie jest przejawem Bożej obfitości. Ten poszukujący nic z tego nie zrozumiał, więc poszedł do samego mistrza. Zapytał go o to samo: jaki jest sens życia ludzkiego? No ten mu odpowiedział: nie wiem. No i zawołał z tej anegdotki właśnie jest taki. Pokora poszukującego, który honorowo przyznaje się do tego, że nic nie wie. Pokora mistrza, który honorowo przyznaje się do tego, że poprzez swoją wiedzę o świecie, o Bogu, o życiu też nic nie wie. I ów uczeń, który wszystkie rozumy posiada. Jaka jest recepta na małżeństwo? Zawarcie związku małżeńskiego to podjęcie pewnej umowy, w której obie strony zgadzają się na związek małżeński, na pożycie małżeńskie do końca życia.
I niech to wystarczy. Podajcie sobie prawo dłonie. I uczciwość małżeńską. Oraz. Życie nieopuszczę. Aż do śmierci. Małżeństwo przez was zawarte. Ja Bogusza potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczepłom Jezusa zneważaje, żalju do nią ani trochę wrze nie maje. I oble o tobi rozirwaty, nikt to na oboronu nie naważyś zdaty. Zmilibyś pleś jedyna Weronika maje, pustynoju Jezusu oblecia wytyraje. Na tej pustyni obraz widby wzjał, na spomen wsim ludziam win zaleszy wzjał. O Gospody, daj mi z miroju te zrozumity, że i moje oblecia Boże ktoś Jezuse, daj pro Twoim Bogu.
No, Jula tutaj. No, no idź. Julka i Paulina. Ale po cały czas to jest. Ilo Jezusa polotnom obwiazali, do grobu Josypa Arymatejskiego poklali, kamenem ciężkim w hit zawalili, Gospoda samo zawyszyli. A po trzech dniach win z mertwych powstał, czyny w te jak zapowiadam, Bóg zło swojej smercią peremich, wielka radość obyla wszystkich. Kto chce jak Jezus z mertwych powstaty, dla swoja muzyć szczodnia my rady. Proszę Jezusa, witaj robę serca mowo, bo w merty oczu ja gwiazd widząc ją. Proste meni moi prowydy, im poroć widzi zlądaj syny.
Thank you.